Mierosław Lebidiew, dyrektor zarządu budynków mieszkalnych w Cowałkach. Czy nowy dyrektor zarządu budynków mieszkalnych w Cowałkach ma sposób, ma rozwiązanie problemu zadłużenia mieszkańców ZBM-u? Obojętnie, kto jest dyrektorem zarządu budynków mieszkalnych, każdy dyrektor ma jeden obowiązek: w tej sprawie postępować zgodnie z przepisami prawa. Ja wiem, że to jest delikatna materia, drażliwa, ona nam też tutaj i powinna nam ciągle jakbyś przyświecać w sensie potrzeby rozwiązania czy łagodzenia tej sprawy, z tym, że od razu powiem, mieszkańcy Suwał czy, czy powiedzmy lokatorzy mieszkań komunalnych nie są czymś wyjątkowym, jeśli chodzi o ten aspekt sprawy, ponieważ ten problem zadłużenia występuje w innych miastach w skali kraju. Mam dosyć dobre rozeznanie, jeśli chodzi o tą sprawę nawet z podziałem na miasta, czyli od zero, zera mieszkańców do 25 tysięcy, od 25 tysięcy do stu tysięcy, a w tej klasyfikacji my się mieścimy, jak wygląda sytuacja w miastach powyżej stu tysięcy. I zapewniam, zapewniam pana, panie redaktorze, że w tej sprawie jest, mamy pozycję tak zwanej średniej krajowej. Tutaj się nie wyróżniamy ani na nie, ani na tak, ale Powiem tak, istnieją instrumenty prawne przewidziane uchwałą Rady Miejskiej, że w pewnych sytuacjach lokatorzy mogą się ubiegać o obniżkę czynszu nawet o 40, o 20 o 10% w zależności od ich kondycji, nazwijmy to finansowej, ekonomicznej. Do tego przypominam, funkcjonują w drodze dodatki tak zwane mieszkaniowe, które też mogą jakby łagodzić konieczność regulowania czynszów. I warto z takich instrumentów korzystać, a nie czekać na, jak to się mówi, ostatni dzwonek i na ostatnią godzinę, gdzie puka na przykład do drzwi komornik w sprawie eksmisji. Także Czyli warto negocjować? Warto negocjować, I warto wcześniej reagować. My jesteśmy życzliwi, otwarci, yy, mamy na pewno jakieś pokłady empatii, nie i nie, nie zostawimy nikogo bez odpowiedzi, bez jakiegoś ustosunkowania się. Natomiast też, chci, korzystając z okazji, chciałem powiedzieć, że jeżeli te rozwiązania kogoś nie dotyczą, o których mówiłem, albo się nie kwalifikuje, na pewno z całą konsekwencją będziemy dochodzić nie swoich, tylko publicznych pieniędzy. I użyjemy wszystkich możliwych i dostępnych środków prawnych, no przy po prostu mobilizujących i, i, i lokatorów do regulowania regularnego, w sposób regularny czynszu.